Co się stanie, gdy zastąpisz napoje wodą na miesiąc? Jeśli chodzi o spożywanie napojów, wielu z nas jest całkowicie rozpieszczonych luksusowymi herbatami, kawami, napojami gazowanymi i napojami sportowymi. Ale jak wszyscy wiemy, tego typu napoje nie są dla nas najzdrowsze. Z drugiej strony, woda jest płynem, o którym wiemy, że jest dobry dla naszego zdrowia, ale nie pijemy jej tak często, jak inne płyny. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że woda może być mdła, podczas gdy wiele innych opcji jest znacznie smaczniejszych. Jednakże, jeśli możesz to znieść, woda jest niezwykle korzystna dla Twojego organizmu, ponieważ utrzymuje nawodnienie, wypłukuje toksyny, zmniejsza ryzyko dolegliwości i zwiększa tempo przemiany materii. Oto co się stanie, jeśli zdecydujesz się pić tylko wodę przez miesiąc. Numer 1. Odczujesz zdolności poznawcze. Twoje komórki mózgowe potrzebują więcej energii do pracy niż inne komórki w Twoim ciele, a komórki te pobierają tę energię z wody. Kiedy będziesz dobrze nawodniony, będziesz lepiej myśleć i łatwiej się skoncentrujesz. Numer 2. Usuniesz nagromadzone toksyny z organizmu. Woda nie tylko pomaga komórkom w prawidłowym odżywianiu, ale także pomaga wypłukać organizm, utrzymując nerki w dobrym stanie. Jeśli nie możesz wypłukać toksyn, nagromadzą się one, powodując szybki początek problemów zdrowotnych. Numer 3. Ustabilizujesz pracę nerek. Istnieje związek między obniżoną funkcją nerek a niższym tempem metabolizmu. Kiedy nerki nie mogą prawidłowo funkcjonować, nie mogą pozbyć się toksyn z organizmu, przez co proces przejmuje wątroba. Jeśli wątroba uwalnia toksyny, nie metabolizuje zmagazynowanych tłuszczów, co prowadzi do otyłości i przyrostu masy ciała. Numer 4. Twoje włosy i skóra Ci podziękują. Twoja skóra i komórki włosowe potrzebują wody do funkcjonowania, ponieważ utrzymuje je w stanie nawilżenia. Odpowiednie nawilżenie sprawi, że Twoje włosy będą mocniejsze i grubsze, a Twoja skóra będzie gładka i świeża. Gdy nie wypijesz wystarczającej ilości wody, Twoja skóra stanie się napięta i łuszcząca się, co może prowadzić do zmarszczek. Numer 5. Schudniesz i zmniejszysz ryzyko niektórych chorób. Po tym, jak przez 9 dni piłeś wyłącznie wodę jako główny napój, stracisz taką samą liczbę kalorii, jakbyś biegał 8 km dziennie. Zmniejszasz również ryzyko nadciśnienia, raka jelit i chorób pęcherza, ponieważ Twoje narządy działają lepiej. Picie wystarczającej ilości wody jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. I tak jest, chyba że wypijesz jej za dużo. W ciężkich przypadkach zatrucie wodą może prowadzić do wyniszczających problemów zdrowotnych, ale to już temat na kolejny film. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie obejrzeć film o 8 sygnałach, które wysyła Twój organizm, gdy pijesz za dużo wody. No i oczywiście, jeśli spodobał Wam się film, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.